Pan doktor Czelak powiedział, ona zapoczątkowuje szereg konferencji, ponieważ stoimy przed olbrzymim wyzwaniem, jakim będzie w roku 2020 brak środków unijnych, a przynajmniej nie na taką skalę, którą obecnie otrzymujemy. W związku z tym te dzisiejsze wypowiedzi to były po prostu nakreślenie poszczególnych ekspertów systemu, w którym powinniśmy się poruszać i zarazem dla nas, dla praktyków, dla przede wszystkim prawników, myśl, w którym kierunku samorząd powinien podążać. Czyli były sugestie, zastanowić się nad ilością szczebli, którą na dzień dzisiejszy posiadamy, nad wielkością gmin, które mamy, nad liczebnością, nad kwestią metropolizacji. To są wszystko wyzwania, które przed nami są, które poszczególne kraje zachodnie już przeżywały, a my, będąc po 25 latach już doświadczonymi samochodami, dążymy cały czas w kierunku zachodu, a nawet chcemy to prześcignąć. Wyzwania przede wszystkim, że mamy starzejące się społeczeństwo. Wszyscy wiemy, jakie są niekorzystne dla nas prognozy demograficzne. W związku z tym musimy się zastanowić, co będzie naszym priorytetem. Priorytetem na pewno będzie polityka społeczna, czyli z jednej strony, żebyśmy naszą młodzież potrafili właściwie zagospodarować, a z drugiej strony godnie umożliwić życie ludziom starszym, którzy właśnie przez te 25 lat sukcesywnie wdrażali Polskę na kraje rozwoju. 25 lat, owszem, samorządu, ale samorząd województwa powstał w 1999 roku. I muszę przypomnieć, bo jestem od zarania w tym samorządzie, że startowaliśmy ze 100 milionami złotych. W okresach prosperity środków unijnych nawet nasz budżet dążył do 1,5 miliardów. W związku z tym wybudowaliśmy między innymi ten obiekt, który tutaj istnieje. Wybudowaliśmy Europejskie Centrum Solidarności, Filharmonia Bałtycka, która się tak przepięknie wpisała w pejzaż i rewitalizację Łowianki. Przede wszystkim szereg inwestycji drogowych. Jeździcie Państwo po drogach i widzicie, jak wyglądają drogi. A zarazem pamiętamy o turystyce, czyli przeróżne szlaki zrobiliśmy. Pomorskie po prostu jest przyjazne dla turystów. No i jak widzimy, jak wieś w tej chwili dzięki programom rozwoju obszarów wiejskich wygląda, jak wyglądają nasze budynki, modernizacje, to jest wszystko Unia, kochani.